Witajcie kochani, dzisiaj pokażę Wam jak przygotować wasz ukraiński. Tutaj już mam bulion, który właśnie się ugotował, czyli 3 kostki rosołu, 1,5 litra wody. Do tego potrzebujemy 1,5 kg ziemniaków, buraczki, puszka fasoli białej, kapusta włoska półgłówki małej, i mam tutaj fasolkę szparagową i marchewkę. Przystępujemy do wrzucania wszystkiego do garnka. Pierwszą rzeczą, jaką będziemy gotować, będą to ziemniaki. Ziemniaki oraz fasolka z marchewką. Całość wrzucamy, mieszamy przyprawiamy do smaku majerankiem odrobiną soli, bo bulion już był solony. Czosnkiem i białym pieprzem. Pod koniec gotowania będziemy również przyprawiać jeszcze raz. Wstawiamy na wysoką temperaturę, czyli na najwyższy palnik. Zamieszamy i gotujemy aż do odpowiedniej temperatury. Jak zacznie bulgotać, dodamy kolejne składniki. No i zagotowało się, więc dodajemy tutaj kapustkę. Zamieszamy. I fasolę. Gotujemy kolejne 15 minut. Kolejne co idzie to są buraczki. I ponownie musimy czekać, aż się zagotuje. Końcowym etapem będzie dodawanie śmietany, więc możemy teraz już dodać przyprawy w płynie. Trochę soli. Trochę zwykłego cukru. Poczekać, aż się całe zagotuje. Ostatnią rzeczą, jaką potrzebujemy, to zabielanie naszej zupki. Nie pozostało mi nic innego, jak życzyć Wam smacznego oraz prosić Was, żebyście oglądali, korzystali oraz komentowali moje programy, bo tam się nic nie dzieje, a zależy mi na tym naprawdę, żebyście troszkę zgapili ode mnie kilka fantastycznych przepisów na dobre potrawy. Dzisiaj już zakończę to tak miłym gestem i zaniosę to dla mojej rodzinki. Buziaczki dla Was. Do zobaczenia. Pa. Smacznego.